Świąt wielkanocnych nie trzeba spędzać samotnie. Po raz kolejny w Katowicach odbędzie się metropolitalne śniadanie wielkanocne. Trwa mobilizacja przed wielkim wydarzeniem. Nadal można zgłaszać się, żeby pomóc w organizacji. Łukasz Kondziołka. Szykuje się kolejna wielkanocna uczta w Katowicach. Tak było podczas metropolitalnego śniadania w zeszłym roku. Pobłogosław ten posiłek. Pobłogosław wszystkich, którzy go przygotowali. W tym roku frekwencja ma być podobna, ale chętnych na wspólne spędzenie poranka Wielkiej Niedzieli może być jeszcze więcej. Organizatorzy zapewniają, że będzie pysznie. Składamy życzenia, potem częstujemy tymi pysznymi, tradycyjnymi, świątecznymi potrawami, czyli na pewno będzie żurek, pisanki, kiełbaska biała, sałatka jarzynowa, ciasta, a potem jest sztuka teatralna. I to, co najważniejsze, czyli po prostu rozmowy. Poznawanie nowych osób czy po prostu spędzanie świątecznego czasu wspólnie z innymi od początku przyświeca idei śniadań wielkanocnych dla samotnych. Połowa naszych wolontariuszy to wcześniej nasi goście. Część osób to właśnie osoby samotne, które w jakimś sensie wypełniają tą pustkę samotności poprzez pracę dla drugiego człowieka. To też zmienia nas, zmienia takie osoby, które wcześniej, można powiedzieć, mogłyby narzekać. Organizację tak poważnego przedsięwzięcia wspierają miasta. Po raz kolejny śniadanie odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Myślę, że to jest akcja, która jest warta kultywowania i dalszego rozszerzania, bo już widzimy, że w całej Polsce coraz więcej miast bierze przykład z Fundacji Wolne Miejsce, bierze przykład z tego pomysłu. W dalszym ciągu trwa zbiórka potrzebnych produktów, z których powstanie wielkanocne śniadanie. Można też pomóc przy organizacji. We wtorek o godzinie 18 w Ministerstwie do Spraw Samotności w Katowicach zaplanowano ostatnie spotkanie dla wolontariuszy. Wielkanocne śniadanie dla samotnych rozpocznie się 31 marca o godzinie 9.